Morsowanie okazało się, że tu już troszeczkę za mało, trzeba było sobie poszukać mocniejszych wrażeń, wyzwań. Pojechaliśmy raz na zawody i okazało się, że pływam nieźle, jeszcze wtedy z Małgorzatą Lao, i strasznie się to nam spodobało i postanowiłem, że od września będę sukcesywnie, tydzień po tygodniu, trenował to zimne pływanie. Tutaj po minucie czasu już są ręce wychłodzone, zgrabiałe, także jeżeli ktoś pływa krytym kraulem, ma jeszcze głowę w wodzie, wychłodzenie następuje momentalnie. Trzeba to wytrenować, no i przede wszystkim być odważnym. Formuła zawodów polega na tym, że pływamy bez dodatkowych rzeczy, żadnych neoprenów, żadnych kombinezonów. Dozwolony jest czepek, podwójny czepek. Tutaj decydującą rolę odgrywa głowa, bo można bardzo szybko spanikować, chowając twarz w wodzie. Tak. Polega to na tym, że trzeba umiejętnie zapanować nad wdechem i wydechem, zachować jasny umysł w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie. Ale po wyjściu z wody jest niesamowita radocha i wielka energia. Poniżej 2 stopni powietrza, mimo że jest słonecznie, to jest pewnie minus 4 stopnie. Także wychłodzenie będzie momentalne dzisiaj. Mieliśmy być w Modlinie, mieliśmy być na Mazurach, ale przez pandemię zostało to przeniesione lub odwołane w ogóle. Jeszcze są zawody nad Soliną pod koniec miesiąca. Być może tam pojedziemy. Treningi co tydzień, 1 lub 2, plus morsowanie niedzielne. To ja tu Artur zacznę, 4 lata morsuję. W tym roku zacząłem pływać z Jackiem. Byłem na pierwszych zawodach. Udało mi się 2 miejsce w kategorii mężczyzn. 200 metrów żabką zająć i jakby pochłonąłem bakcyna i od tamtej pory cały czas z Jackiem do treningu, to przychodzę, pływam. Jacek, lat 50, pływam 2 lata, morsuję 5 lat, zarażam optymizmem, zimną wodą innych. Artur, zacząłem w tym roku i zamierzam nie odpuścić. Tak, twardy typ. Wcale. Maciek, morsuję naturszczyk. Naturszczyk, ale fenomenalny mors, jeden z najwybitniejszych. Pływajcie, morsujcie z nami, to jest naprawdę bardzo zdrowe, przede wszystkim energetyczne. Do odważnych świat należy. Ruszamy. Tutaj jest dosyć niebezpiecznie, właśnie wpadłem na słupek. Tutaj będzie płytko, a potem już z góry z wiatrem i z prądem. Drogę! Tutaj też uważaj. I jak było? Zimno. Okej. To lepiej. Zimno! Zimno! Za ciepło! 7 minut w wodzie przepłyniętych, niecałe 600 metrów. Ręce zgrabiałe. Tydzień temu płynęliśmy jeszcze 200 metrów dalej. Wtedy już dochodziło do lekkiego szczękościsku. Ręce są tak sztywne, że ciężko jest zdjąć okulary. Słońce świeci, mimo to minus 4 stopnie. I teraz jest właśnie najfajniejszy moment, bo nie dość, że się wychłodziliśmy w wodzie, to teraz musimy jeszcze powalczyć z ubraniem. Jest to dosyć widowiskowe dla osób stojących z brzegu, na brzegu. Wydaje się czasami, że ta woda wcale nie jest zimna, ale to jest jednak 2 stopnie, czasami 1 stopień. Najdłuższy dystans, jaki przepłynąłem, to był 1 km o zawodach. I tutaj w listopadzie i pod koniec października między mostami kolejowym i drogowym. A chłopaki są naprawdę bardzo odważni i szybko się wkręcili w ten sport. I będziemy to kontynuowali. Myślę, że jest to warte popularyzacji. Fantastyczne wyzwanie. Dzięki, trzymajcie się.